wróciłem do Wisły po tych wszystkich wojażach zagranicznych. Zapragnąłem też znowu polskiego języka trochę usłyszeć, a przyszedłem do szatni, okazało się, że jest w niej więcej obcokrajowców niż Polaków. Jak ja przyjeżdżałem czy do zagranicy wyjeżdżałem, to próbowałem nawet te proste słowa, ale się nauczyć i umieć. To mi się podobało, to ze strony trenera Maskanta, te lekcje polskiego. Jakby to też zbliżało zespół wtedy. Graliśmy rzeczywiście w kratkę i chyba nikt wtedy sobie jakby nie myślał o tym, że możemy to mistrzostwo w tym sezonie zdobyć. Natomiast trzeba powiedzieć, że trener Maskan, który przyszedł, to wszystko posklejał, udało mu się to wszystko jakby nad tym zaplanować. Mieliśmy siłę, była to bardzo scalona defensywa i szybki napastnik. Była to drużyna, która wiedziała, czego chce. Derby, jak to się mówi, rządzą się własnymi prawami, ale zawsze derby to są takim meczem o tą przysłowiową dominację w mieście i myślę, że z Krakowem to jest też jeden z najważniejszych meczów w sezonie. To był taki decydujący mecz też. Strzelasz bramkę, która daje ci zwycięstwo, no i jeszcze bardziej cię mobilizuje to. Melikson była to bardzo ważna postać i myślę, że bez niego byłoby o jakiś taki rzeczywiście dobry wynik, trudno. To było coś innego. Trener z Holandii też miał jakieś swoje przecież przyzwyczajenia i tego było na pewno zarazem coś ciekawego, a zarazem też na pewno zabawnego. Zresztą on często przyjeżdżał rowerem do klubu, więc myślę, że akurat u nich tam w Holandii często się na rowerach jeździ, często się używa tego jako środka lokomocji.